Witajcie z Zagrody Królików, Majster. Dawno nie było filmu z królików. No to jest. Co tutaj słychać? Oświetlenie mamy już inne, z tego powodu, że musiałem tą lampę przenieść niżej, żeby ta siatka mi tutaj nie powodowała zakłóceń tego czujnika ruchu. No i troszeczkę to jest, że tak powiem, gorsze oświetlenie, no ale mi wystarcza. Do kręcenia filmów no nie jest zbyt fajne, no bo jednak nie będzie aż tak widać dobrze, jak było widać. Co tu słychać? Samiec się leni, wyrywa se kłębki po prostu sierści, no ale jest ciepło i tak dalej. Samce tak mają, to jest nic nadzwyczajnego. Mamy tutaj takie większe boksy, gdzieś tam z 20 na 60 przynajmniej. One mogą sobie tu skakać, jest ich tu 6. Niedługo trzeba będzie je przedzielić, podzielić, powiedzmy po 3. Jeszcze nie wiem dokładnie, jak to zrobię, ale stale się tutaj coś zmienia, więc coś takiego. Bardzo ładne umieszczenie ten ma. No już takie podrostki, bym powiedział. Większe. No. Gdzie się tam wybierasz? Gdzie? Już. Jeden tylko wyjdzie i od razu następny za nim, i następny, i następny, i następny. Ładny czarny, taki czarno-biały prawie. Trochę szarego tutaj, ale ładny. Ten jest ładny, taki równe ma te barwy. Ten. Całe uszy, wszystko. Dobra, nie ma trawy, bo jest mokro. Nie ma trawy. Dobra. Pada deszcz ostatnio i jedziemy na suchym. Chlebek jakiś tam. Łączymy się tylko. Cyk. O, trochę słomy mało jest. Pasowałoby tu słomy dosypać. To są te bez uszu, bo obrywane jest mają. Obrywane uszy. O, jakieś kurde strasznie. Ten. Ale też ładnie rosną. Strasznie jakieś energiczne. Ładnie rosną, dosyć spore są. Już. Też bez strat. Żadnych 6 było chyba. I 6 jest, nie? Tak. Ten jest z pełnymi uszami, bo tu większość ma poobrywane uszy, albo coś miało też z tymi uszami, nie? O, tamten na przykład ma takie ucho. O, ten kolejny. No, te agresorze. Mam takiego agresora tam. Zaraz podejdziemy do niego. I na razie są w miocie jednym. One jak są razem, to dużo lepiej się od siebie wszystkiego uczą, i lepiej rosną, niż są rozdzielane. Walka jest o jedzenie wtedy. Jest ta, że tak powiem, rywalizacja i one mają po prostu więcej wtedy przyrostów. Tak mi się przynajmniej wydaje, jak się je rozdziela pojedynczo. Niektóre na przykład nie umieją pić, nie nauczyły się, nie zdążyły się nauczyć od jednego do drugiego, no i nie umieją pić na przykład. Albo jest słabo, się po prostu skarmiają. Światło. No tutaj samiczka sama została. No to ona jest. Ona miała 2. Ładna jest. Ona miała co prawda tylko 2, ale to był jej pierwszy miód. Tu mamy samice z młodymi i 6 młodych, tak? Czy 7? Chyba 7. Tak jest, 7 i ten. Było 10. Było 10, ale 3 upadki były. Chyba z mojej winy w sumie też trochę. Też była pora mokra, nie można było kosić trawy, więc im po prostu dałem buraków. I tak bałem, dałem im po prostu buraków, jak w sezonie buraczanym się daje, czyli normalną dużą ilość. Powinienem, wydaje mi się, dać najpierw troszeczkę, potem troszeczkę, więcej i więcej, i potem normalną ilość, tak?
zrobić taki wstęp. No, dostaję biegunki szybciutko. Zanim się kapłem, no to 3 sztuki padły. No. No i od tej pory jest wszystko w porządku. Aczkolwiek one zauważyłem, że w związku z tym, że było ich dużo i w miocie było ich 10, tak? No one są jakieś takie mniej, że tak powiem, ogarnięte. Zostawiam je jeszcze z matką przynajmniej przez 2-3 tygodnie. Pomimo, że są już duże, można było je rozdzielać, ale widzę, że one są takie właśnie, jeszcze nie nauczyły się wszystkiego. Dobra, o, wodę. Dzisiaj nalałem, 2 godziny temu, wypite całe. Pora właśnie bez trawy, jak jest, to one też więcej automatycznie piją. Tu jest jeden. To jest po tej samicy. Właśnie co było, 2 tylko w miocie. Taki spokojny król. Po prostu król. Podejdziemy jeszcze tam, bo przeniosłem tam się z kilkoma sztukami. No, w przeciągu najbliższych, to powiedzmy 2 tygodni, będę musiał zrobić roszadę kolejną. No, tu mamy światło inne, ale to jest pomieszczenie ciemniejsze. I tak, przenieśliśmy tutaj matkę tych pierwszych 6, czarna cała. Rozdzieliłem, w sensie połączyłem 2 klatki, więc one mają teraz takie podwójne piętra. Dużo mają tam miejsca, normalnie skok może zrobić taki. O, to jest samiczka z tego drugiego sześcioosobowego, że tak powiem, miotu. Matka ich. I tu mamy brata tamtego właśnie, co był po lewej. Dlatego, że ten jest agresywny bardzo, parci się. Ach, już. No, jest waleczny, był u góry, ale przy pierwszym wyrzucaniu mu gnoju stwierdziłem, że muszę go przenieść na dół, żeby sobie z nim jakoś tutaj poradzić. No. Fight, fight. Ty skurczybyku, znowu wygrałeś. No, szybki jest. Dobra. No i tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Trzymajcie się, do następnego.